Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Małgorzata Pietranik. Witam bardzo serdecznie w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Witam również bardzo gorąco mojego dzisiejszego gościa, pana profesora, doktora habilitowanego Mirosława Dakowskiego. Szczęść Boże! Witam Państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i tym zawołaniem od tysiąca lat się witaliśmy zawsze w Polsce. Dopiero ostatnio to jakaś idiotyczna, wredna, lewacka banda kazała nam albo mówić cześć, albo heja, albo podobne świństwa. No. Myślę, że naszego gościa nie muszę Państwu przedstawiać. Wszyscy już bardzo dobrze znamy pana profesora. Chciałabym przejść od razu do mojego pytania. W dzisiejszej rozmowie chciałabym powrócić do niezakończonego jeszcze cyklu o jeźdźcach apokalipsy. Jak pan profesor odniósłby się dzisiaj do jeźdźca śmierci w kościele, czyli już ostatniego jeźdźca z naszego cyklu? Tak. Proszę państwa, przede wszystkim naszym zdaniem, bo to nie jest tylko moje, ale również dobrych teologów, na których ja się opieram, to jest kolejna fala takiej apokalipsy, to co przeżywamy w tej chwili. Czyli powinniśmy pamiętać, że spokojnie jak na wojnie, damy sobie radę. Natomiast w tym wydaniu tej preapokalipsy, powiedzmy, mówiliśmy w odróżnieniu od tych jeźdźców Dürera, o których wspominałem wcześniej, o jeźdźcu energetycznym, o zarazie, czyli COVID-zie, o Sodomie i Gomorze, a dzisiaj ten jeździec najstraszniejszy, to znaczy intronizacja szatana w Watykanie. O tym, że w ogóle nastąpiła kiedyś taka intronizacja, pisze wielki pisarz, zmarł chyba, nie pamiętam ile tam, 10 lat temu, Malachi Martin, ja go wymawiam po polsku, bo tak się wymawia w Europie, w książce The Windswept House, czyli Dom smagany wiatrem. Ale sprawa jest autentyczna. Mianowicie w nocy z 28 na 29 czerwca, czyli Piotra i Pawła w 1963 w kaplicy paulińskiej, Kapella Paulina w Watykanie, nastąpiła intronizacja szatana w tak zwanej Cytadeli Niewiniątka, czyli po prostu w Watykanie. Jest to opisane w niektórych książkach, między innymi właśnie Malachi Martina, o której wspomniałem. Można znaleźć oczywiście również na mojej stronie kawałki tylko, a w Polsce została ta książka i wiele książek Malachi Martina wydana przez bardzo zasłużone wydawnictwo Marcina Dybowskiego, które się od czasów jeszcze antykomunizmu nazywa się Antyk. Więc w tym Antyku różne książki dobre mogą Państwo znaleźć, kupić, przeczytać. Kropka. Natomiast cała walka z szatanem ma i obecność agentury szatana wśród biskupów ma miejsce jeszcze od czasów Chrystusa. Bo pamiętajmy, że za czasów Chrystusa 8% jego kapłanów, którzy później zostali biskupami, to byli zdrajcy, czyli Judasz, prawda? Więc wtedy, kiedy nastąpiła konsekracja kapłanów, Judasz został wygoniony do swoich obowiązków, czyli do zdradzania Chrystusa. Natomiast ci pozostali, zostali wszyscy najpierw kapłanami, a później biskupami. I od tego czasu jest następstwo apostolskie. Może ciekawostka, że następstwo apostolskie, nie ma go w tych najróżniejszych sektach protestanckich,
Tam po prostu ludzie wybierają sobie kapłana, czyli nie kapłana, przepraszam, bo również Luter zanegował kapłaństwo, więc wybierają sobie pastucha, czyli pastora. No i z tym pastorem jakoś tam żyją, a później demokratycznie, czyli oszustwami, jak wiemy, wybierają sobie kogoś tam nad tym pastorem. Zdarza się również takie perwersje, że wybierają sobie biskupki, kobitki. A wiadomo, że mulier tacet in ecclesia, czyli rolą kobiety nie jest być kapłanem. Natomiast te szatan, czyli zły, stara się walczyć oczywiście z Kościołem od zewnątrz, co przez te 2000 lat zwykle następowało, ale również, ponieważ jest sprytny, uważajcie Państwo, szatan jest o wiele bardziej inteligentny, o wiele bardziej sprytny niż my, ale jest głupi. Jak powiadał jakiś ci z Państwa, no nie, już nie będę tłumaczył na polski, ale moja ciotka słyszała, kiedy Lenin przemawiał w 1917 z Pałacu Krzesińskiej i krzyczał jeszcze przed rewolucją tą krwawą bolszewicką. Razumno li je gawariu, czy jest mądrze mówię, a taki kupiec ostrzyżony pod garszok, to jest tak obcięte włosy na tej wysokości, krzyknął mu z tłumu, powiedział: umion ty braciec, umion, da da u ciebie durak. Czyli jesteś sprytny, jesteś dobry, ale twój umysł to jest dury. I to samo dotyczy diabła, także nie bójmy się. Natomiast diabeł od co najmniej już od czasów papieża Leona XIII, czy nawet Piusa IX, stara się wejść poprzez tak zwany modernizm do kościoła, do wnętrza. Starał się i wcześniej, ale wtedy te usiłowania były już bardzo mocne. Takie usiłowania były zresztą wcześniej, za czasów Illuminé de Bavière. To są iluminaci z Bawarii, którymi rządził taki, no Żyd zresztą, Weishaupt, który ustanowił, nawiasem mówiąc, święto 1 maja 1776 roku, co nie żadne tam zdarzenia w Stanach spowodowały, że jest to święto, komuniści święcą, tylko to masoni. I któryś z tych masonów na początku XIX wieku, kiedy wiózł dokumenty właśnie tej iluminatów z Bawarii, to bardzo dużo książąt, królu, królików takich małych niemieckich w tym uczestniczyło, trafił po prostu, został spalony przez piorun. Nie wiem, czy z jasnego nieba, przypuszczam, że tak. I wtedy te dokumenty trafiły do papieży. I to jako dokumenty właśnie iluminatów z Bawarii, któryś z papieży opublikował. Także jeśli Państwo chcecie widzieć, wiedzieć, dowiedzieć się, od kiedy jest ta walka tak zwanych filozofów z teologami, filozofowie to ci durnie, którzy typu Bolek, który został mianowany mędrcem Unii Europejskiej, czyli po prostu ci masoni, którzy są widoczni. Więc już w czasach świętego Piusa X, czyli to, jak powinni Państwo wiedzieć, ale może komuś stracę nowość, że to był Polak. Polak, którego ojciec Jan Krawiec przyjechał w 1826 do Włoch, no i tam mieszkał koło Bergamo, ożenił się z jakąś szwaczką i jego syn, mieli sporo dzieci, ale jego syn już został przetłumaczony z Krawiec na Sarto i zapisane mieli Sarto. Czyli to był później, dzięki swoim wielkim zaletom, tak umysłu, jak i ducha, został on biskupem,
arcybiskupem Wenecji i wreszcie został papieżem. Mówię o świętym ojcu Piusie X. Więc ten Pius X bardzo stanowczo walczył z całą tą tak zwaną moderną, modernizmem, czyli z tym, co wnosiły te różne ruchy komunistyczne i lewackie do wnętrza Kościoła, i on zaproponował przysięgę antymodernistyczną. I ta przysięga była egzekwowana przez całe stulecie we wszystkich seminariach. Dopiero kiedy po śmierci Piusa XII, bo to był taki ostatni papież rzeczywiście trzymający się naprawdę tradycji katolickiej, to znaczy tego wszystkiego, co Pan Jezus nauczał. I potem nastąpił już narzucony jakoś Jan XXIII, który wprowadził, powiedział wszystkim, ach, otwórzmy okno na świat. Sam pomysł, zauważcie Państwo, sam pomysł otworzenia okna na świat jest dobry, jeśli przez to okno można świat nauczać prawdy, tego, co Pan Jezus powiedział, ale to okno zostało otworzone w innym celu. Mianowicie, żeby różne wichry światowe i różny pył, kurz ze świata wszedł do Kościoła. Między innymi dlatego również ta książka Malachi Martina nazywa się Windswept House, znaczy dom smagany wiatrem. Otóż on, czyli Jan XXIII, nagle mu przyszło do głowy podobno, żeby zrobić sobór, ale to był sobór zupełnie inny od dotychczasowych 20 paru soborów. Mianowicie ci, którzy go w jakiejś tajemnicy przygotowywali, robili, zastrzegli się sami. Nie, nie, to nie będzie sobór dogmatyczny, czyli taki, który pokazuje prawdy pewne, takie, które tylko sobór dogmatyczny może pokazać, albo papież, kiedy mówi do całego świata, czyli pełnej papieskiej pewności, że mówi prawdę. Otóż ten sobór nie. Ten sobór był pastoralny, czyli od tego czasu i opowiadał różne kawałki, właśnie głównie takie kawałki postępowo-lewicowe. Jest piękna książka, która mówi o tym, nazywa się ona, że Ren wpada do Tybru. To ci, którzy się interesują obecnymi klęskami, mogą sobie ją kupić, przeczytać, bo dostępna jest w obu językach. Ale Ren, czyli umowa, zmowa postępowych kardynałów, biskupów niemieckich, holenderskich, belgijskich, francuskich, żeby obalić zmienić dotychczasowych kościół. Czyli żeby nastąpiła redefinicja. Oczywiście niemożliwe jest, wiedzieli o tym, żeby odwrócić cały kościół tyłem do przodu. Natomiast postarali się razem z takim Annibale Bunini, który wprowadził ten nowy, nową mszę świętą, żeby delikatnie skierować bok w lewo, czyli w stronę kłamstwa. I to się udało. Więc i teraz mamy tego wreszcie wyniki. Ponieważ na przykład za Jana Pawła II, który formalnie został uznany świętym, za Jana Pawła II zawsze mu doradzał taki jego kapelan, powiedzmy, z którego papież Wojtyła, czyli Jan Paweł II, nie mógł się obyć, czyli to był ksiądz Dziwisz. I wiemy na pewno, że ksiądz Dziwisz brał najróżniejsze, on oczywiście mówił, że to nie były łapówki, może to inna nazwa, ale brał pieniądze, czy brał je do własnej kieszeni, czy tam gdzieś indziej wkładał, tego nie wiemy, ale między innymi
były kardynał McCormick, czy McCarrick, McCormick, został wtedy kardynałem. To znaczy znany wcześniej, między innymi z książek Malachi Martina, ten biskup, pedofil, został za czasów Jana Pawła II kardynałem. Można oczywiście mówić i kto chce, może tak mówić. A car to zawsze jest dobry, tylko ma niedobrych urzędników. Czyli Jan Paweł II to święty, ale otoczył się różnymi szujami, które brały łapówki. Na przykład arcybiskup Marcinkus, który zarządzał tam przez dłuższy czas bankiem. No i w ogóle tego nie wiedział. No jak można, będąc papieżem przez 20 parę lat, nie zauważyć, że najbliżsi współpracownicy to są mali łapownicy albo małe szuje? Nie wiem. Bo teraz się mówi, to akurat kardynał Dziwisz mówi, że no papież o niczym nie wiedział. A nawet oczywiście o sobie mówi, że też o niczym nie wiedział. Tak się jednak składa, że wtedy, kiedy w Polsce wybuchła afera, kiedy minister Antoni Macierewicz nie zgodził się na opublikowanie agentury w episkopacie, próbowaliśmy mu to wyjaśnić, ale powiedział otwarcie, oficjalnie, że prymas kardynał Glemp nie pozwolił ujawnić agentów w episkopacie Polski. A wiedzieliśmy, że tam są szpicle bolszewickie, komunistyczne, że są pedały, pedofile i tam jest na przykład jeden, wiedzieliśmy już wtedy, arcybiskup Flaszka, który jest znanym rozpustnikiem, znanym łapownikiem, a on woził wtedy, kiedy obecny kardynał Gulbinowicz jeździł do Ubecji, żeby tam donosić, to właśnie ksiądz, później nazywany w wojsku Flaszką, bo był potwornym pijusem, to ten człowiek woził tego agenta Gulbinowicza do Ubecji. I od tego czasu zaczęła się kariera tego szofera, bo później został tam ważniejszym księdzem, wreszcie został głównym biskupem Wojska Polskiego i tam brał łapówki tak w pieniądzach, jak i w naturze. To znaczy na przykład, wiem, jest opowieść kilku pań, które no akurat te, które opowiadały, to się nie poddały, jakie ciągnął do swojej sypialni, gdzie na suficie było ogromne lustro, żeby pokazywać jego wyczyny. Później uzupełniał te wyczyny jego sekretarz i to wszystko w Polsce było właściwie jawne. Więc to, że w tej chwili ta sprawa, jakby to powiedzieć, obciąża Kościół, jest wielką, sprytną, ale głupią oczywiście, grą szatana. Bo w rzeczywistości ta Ubecja, która młodych pedałków skierowała do seminariów, a później na przykład na biskupa w Tarnowie, a później na arcybiskupa w Lublinie, o którym to seminarzyści mówili, nasza droga Józia. Więc to wszystko jest działalność złego, to znaczy działalność tej Ubecji, która no naprawdę służy szatanowi, diabłu. Ale teraz widzimy, że to bagno, to szambo się wylewa. Ja to mówię śmiało i odważnie, ponieważ moja strona przed laty, już prawie 14, powstała właśnie jako reakcja na to, że biskupi ci, agentura biskupia, wyspowiadała się między sobą, agent z agentem, kochanek z kochankiem i powiedzieli już wszystko jest w porządku, jesteśmy wyspowiadani. A to, że minister Antoni Macierewicz wtedy publicznie powiedział, że gdyby to ujawnić, to jest coś takiego jak wybuch bomby atomowej, to ja mu wtedy powiedziałem, że to raczej jak wrzucenie granatu do szamba,
Więc czas najwyższy, żeby ten granat w szambie wybuchł, żebyśmy wreszcie nie musieli należeć czy zależeć od szamba. A teraz to szambo w dalszym ciągu bąbelkuje, działa. No i chyba tym smutnym akcentem tę część wypowiedzi czy wypowiedź kończę. Chciałabym jeszcze poprosić pana profesora o komentarz do skandalu, jaki miał miejsce w naszym kościele, który w bezpośrednim związku jest z arcybiskupem wrocławskim Henrykiem właśnie Gulbinowiczem. Tak? No to jest to samo. To znaczy to, że oni mówiono pani Gulbinowiczowa, no to jest też sprawa bardzo dawna. To, że on był agentem SBC, to też jest znane od dawna. Ale to, że został wypromowany najpierw na biskupa, arcybiskupa, a później nawet na kardynała, to już jest właśnie ten skandal w tym nieruszanym szambie. Bo bardzo można było wiele się uspokoić przed 30 laty. Znaczy wtedy, kiedy uczciwi księża i uczciwi historycy zaczęli mieć dostęp do tych danych z jednej strony UBECI, czyli tej cywilnej służby, a z drugiej strony mieli dostęp również do akt WSI, to znaczy z strony wojskowej. I wtedy można i należało między innymi ciocię Gulbinowiczową no, wycofać do, na to miejsce, które jej przynależy. To znaczy jakiś o bardzo ostrym zakonie, o bardzo ostrej regule zakon, taki, który takich różnych pedziów nie wypuszcza poza ich własną celę, gdzie mają obowiązek pokutować i żałować za swoje grzechy. I jest wtedy byłaby ogromna szansa, że ci ludzie mieliby szansę na Boże miłosierdzie. Ale jeśli my to znaczy, no cóż, nie ja, ale nie pani, ale ci, którzy decydowali o losach teczek agenturalnych, tak w kościele, jak i w cywilu, dopuścili, żeby tamci się gnili w tym swoim zboczonym i agenturalnym szambie, to tylko tym ludziom na stanowiskach, kilku wymieniliśmy, kardynałów, nie wszystkich kardynałów, bo udział jeszcze warszawskiego też jest ogromny w tym wszystkim, to ci ludzie mają, jak mówi mój wnuczek, wszechlapane. To znaczy bardzo trudno im będzie się obronić na sądzie Bożym. A ten nieszczęsny Gulbinowicz, tam ciocia Gulbinowiczowa, to on ma w tej chwili 97 lat, więc fizycznie już nic nie można mu zrobić i nie należy mu nic robić, bo jest, no, pomijam. Ale 30 lat temu była szansa, żeby zderzył się z prawdą i żeby prawda zwyciężyła. Więc nauka, z tego nauka jest dla Żuka, że zawsze prawdę, nawet najgorszą, trzeba wyciągać możliwie wcześnie i możliwie w całości. Tyle. Może to ta dzisiejsza pandemia, to wszystko, co się dzieje wokół nas, w naszych życiach, w tym, co się dzieje w Kościele, właśnie przez tą prawdę, która teraz ma szansę ujrzeć światło dzienne, wszystko się oczyści i wróci do normalności. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi. Dziękuję. Za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję panu profesorowi, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie, spotkać się z nami, z Panem Bogiem. Moim i państwa gościem był dziś pan profesor doktor habilitowany Mirosław Dakowski. Ja się już z państwem żegnam. Zapraszam do oglądania i subskrybowania naszej telewizji. Z Panem Bogiem.